O stworzenie takiego miejsca pracy i spotkań stowarzyszeń i fundacji już w ubiegłym roku wystąpili do prezydenta przedstawiciele około 20 organizacji pozarządowych. Czesław Rękiewicz zwrócił się do wojewody, który przekazał miastu należącą do Skarbu Państwa kamienicę w centrum, przy ulicy Kościuszki 71. Według wojewody działanie centrum to dla miasta czysty zysk. Wzmacnianie organizacji pozarządowych to na pewno większa skuteczność w rozwiązywaniu problemów lokalnych, to większa skuteczność w realizacji różnych nowych przedsięwzięć i projektów. To także możliwość pozyskiwania kolejnych środków i funduszy, które przez organizacje pozarządowe będą wykorzystywane z pożytkiem dla Suwałk. Najpierw jednak miasto będzie musiało wyłożyć niemałe pieniądze na remont kamienicy, a o środki w przyszłorocznym budżecie Suwałk będzie bardzo trudno. Ale wygospodarujemy na pewno środki finansowe na remont. W tej chwili trwa opracowanie dokumentacji, projektu na wykonanie tego remontu. No i mam nadzieję, że gdzieś tam do końca czerwca uda się nam ten remont przeprowadzić i w drugim półroczu już ten COB by mógł tutaj zafunkcjonować. Teraz w różnych lokalach komunalnych stowarzyszenia i fundacje zajmują 3700 metrów kwadratowych. Przy Kościuszki 71 zostanie stworzona dodatkowa powierzchnia, zwłaszcza dla tych organizacji, które nie mają siedzib, zarejestrowane są pod domowymi adresami. W wyremontowanej kamienicy nie zabraknie sal konferencyjnych do przeprowadzenia spotkań czy szkoleń wolontariuszy. Również będą pomieszczenia biurowe, gdzie będą funkcjonowali urzędnicy, czy to ratuszowi, bądź też może organizacja pozarządowa przyjmie prowadzenie tego COP-u na podstawie ogłoszonego konkursu przez miasto Suwałki. Jaka będzie formuła prowadzenia, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mogę powiedzieć. Na razie wiadomo tylko, że utrzymanie centrum będzie kosztowało kasę miejską około 100 tysięcy złotych rocznie. Każda organizacja pozarządowa będzie mogła przyjść, uzyskać poradę. Będzie tutaj dostęp do sprzętu biurowego, do komputera, do internetu. Będzie też właśnie można zorganizować spotkania poszczególnych organizacji pozarządowych. Czyli w jednym miejscu w Suwałkach będzie taki punkt obsługi organizacji pozarządowych. W mieście zarejestrowanych jest dzisiaj około 170 stowarzyszeń i fundacji. Kilkadziesiąt z nich to jednak tak zwane martwe, nie prowadzące żadnej działalności organizacji. Samorząd miasta co roku składa projekty o modernizację ulic w ramach dofinansowania przebudowy dróg lokalnych. W piątek ukazała się lista rankingowa wszystkich projektów, które zostały złożone przez samorządy w ramach programu przebudowy dróg lokalnych na już ten drugi etap, kolejny okres. Jak zapewne Państwo orientujecie się, ten rządowy, narodowy program przebudowy dróg lokalnych jest dalej kontynuowany. Wprawdzie warunki finansowe są już inne niż były w tym pierwszym etapie. Nie ma finansowania przebudowy tych dróg lokalnych w takim stopniu jak dotychczas, czyli z budżetu państwa było wsparcie 50%. Teraz jest tylko wsparcie 30%. Miasto Suwałki złożyło dwa projekty. Nauczeni przykładem lat ubiegłych, władze miasta kierują dwa różne projekty. Zawsze jeden z nich przechodzi. W tym roku suwalski projekt uzyskał trzecią lokatę na liście województwa. Pierwszy taki projekt to jest ulica Mieszka I. A drugi projekt dotyczył wykonania takiego łącznika, takiej uliczki pomiędzy ulicą Reja i Pułaskiego. Tam jest do wykonania jeszcze ten odcinek tej drogi gruntowej. Tak jak było w poprzednich latach, tak również i w tym roku uzyskał dofinansowanie tylko jeden wniosek, mianowicie wniosek dotyczący przebudowy ulicy Mieszka I, czyli na osiedlu Zielona Górka. Przeszedł projekt ulicy Mieszka I. Inwestycja kosztować będzie trochę ponad 2 miliony złotych, z tego ponad 600 tysięcy dofinansuje budżet państwa. Miasto w ten sposób ma już gruntownie przebudowane ulice Kowalskiego, Staniszewskiego, a na ukończeniu jest ulica Mereckiego. Zimą odbędzie się przetarg i od wiosny ruszy przebudowa Mieszka I.
tym roku wszystkie działające w Podlaskiem przedsiębiorstwa PKS przejął od Skarbu Państwa samorząd województwa, który powymieniał rady nadzorcze tych spółek. W czwartek Rada Nadzorcza suwalskiej firmy, powołując się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła działania restrukturyzacyjne i niską rentowność spółki i uznała, że dotychczasowy zarząd był skonfliktowany z częścią załogi, odwołała prezesa Stanisława Biłdę, ale pozostawiła na stanowisku wiceprezesa Henryka Grząkę. Członek zarządu decyzją Rady Nadzorczej zostaje i tu się nic nie zmienia, czyli mamy w tej chwili pełny zarząd, czyli prezes i wiceprezes, natomiast prezes Biłda jest odwołany i tak postanowiła Rada Nadzorcza. Za 3-miesięcznym wypowiedzeniem następuje rozwiązanie stosunku pracy. Leszek Cieślik ma 56 lat, jest prawnikiem. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Propozycję pokierowania suwalskim PKS-em otrzymał niedługo po przegranych wyborach parlamentarnych. Trochę się wahałem, że tak powiem, i odwlekałem jakby tą decyzję, no ale ostatecznie, jak to marszałek stwierdził, mówi, no w końcu ja jeszcze jako poseł namawiałeś na to, żeby spółki transportu publicznego podlegały pod zarząd województwa, pod samorząd. No to jeżeli jest propozycja, no to teraz nie odmawiaj. Kondycja finansowa suwalskiej firmy nie jest dobra, ale też nie tragiczna. Poprzedni rok zakończyła stratą. Wyniki tegoroczne będą znane w styczniu, lutym. To nie jest tak, że dzisiaj przyszedłem z jakąś tam cudowną receptą, bo wiem, że do zarządzania no to trzeba po prostu, znaczy monitorowanie tego, co jest, i podejmowanie no, takich decyzji, które by spowodowały obniżenie kosztów. Znaczy, na pewno są możliwości, tylko oczywiście, jak to zwykle po prostu bywa, one potrzebują też inwestycji. Obecnie, kiedy spółka podlega samorządowi województwa, ma możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej. Tych możliwości na pewno będziemy szukać tutaj wspólnie i myślę, że tu nie tylko jakby zarząd będzie nad tym pracował, Rada Nadzorcza, ale także właśnie wspólnie z pracownikami będziemy wykorzystywać ich pomysły. Stanisław Biłda był skonfliktowany z częścią załogi, głównie ze związkowcami. PKS zatrudnia obecnie około 350 osób, na których liczy nowy prezes. Nie tylko jest potrzebne dobre zarządzanie, dobra organizacja pracy, dobra współpraca z organem właścicielskim, ale także dobra współpraca z załogą. Musimy taki po prostu formułę taką wypracować z załogą, że z jednej strony, że firma jest nasza, a z drugiej strony, jeżeli tak, no to nie tylko te przyjemności są, ale są też pewne odpowiedzialność, pewne obowiązki. Nowy prezes ma nadzieję na pomoc zarządu województwa w pozyskaniu unijnych pieniędzy na zakup nowych autobusów. Zamierza lepiej zagospodarować majątek firmy, pozbyć się zbędnych nieruchomości. Spartakiada, której areną jest hala OSIR, to wspólna zabawa przy muzyce. To także różne konkurencje sportowe na miarę możliwości uczestników. To zabawy plastyczne, elementy hipoterapii, no i wreszcie upragniony święty Mikołaj z prezentami. Cieszymy się, że tak to szybko leci i tak właśnie mierzymy ten czas, że już to tyle naprawdę lat. Już człowiek też i trochę się starzeje, już też się robi coraz bardziej starszy, ale cieszy się, jak widzi te dzieci, że oni mają ten piękny jeden dzień taki, gdzie wspólnie mogą pobawić się, potańczyć, posłuchać zespołu Wiktoria, który dla nich będzie przygrywał, pobawić się w różnych dyscyplinach sportowych, pojeździć na kucykach tutaj, jak widzimy. I właśnie dzięki ludziom dobrej woli, bo jest dużo ludzi, którzy chcą pomagać, którzy nam pomagają, bo jak chciałbym powiedzieć, że następna Spartakiada zaczyna się na następny dzień już po Spartakiadzie, bo naprawdę są to duże koszty takich imprez, ale idziemy dalej do przodu i cieszymy się, że są ci ludzie jednak dobrej woli.
Od 19 lat z imprezą związany jest Mirosław Szyszko, suwalski przedsiębiorca. 19 impreza, na której jestem, w której uczestniczę, którą prowadzę. Na tych pierwszych grałem. Czujesz się świętym Mikołajem? Pewnie tak, aczkolwiek nigdy nie przypuszczałem, że też będę miał osobę, dziecko niepełnosprawne. Tak się stało, to teraz miłe, że po tych 19 latach podchodzą do mnie dorośli ludzie, którzy byli dziećmi malutkimi, a teraz to są dorośli ludzie. Spotykają mnie na ulicy, uśmiechają się, mówią, że się znamy. To właśnie jest to, co raduje. Tak trudno o radość w życiu dzieci i młodzieży specjalnej troski. Takich dni jest niewiele. Chciałbym, aby tych dni było jak najwięcej. Ja sobie zdaję sprawę, jaki jest trud w wychowaniu takiego dziecka. Ja myślę, że takich imprez jest za mało w mieście Suwałki, ale i tak jesteśmy w czołówce, myślę, że w kraju, bo robimy tego dosyć sporo. To jest ponad 600 paczek. Jak wejdziecie do magazynu, cały magazyn jest zastawiony paczkami. Później są Mikołaje i radość, która gości na twarzy tych dzieciaków. Zabawa trwała przez długie godziny. Dopisali wszyscy organizatorzy i oczywiście Święty Mikołaj.